Pieczywo jako produkt wysokowęglowodanowy nie najlepiej kojarzy się, szczególnie jeżeli zamierzamy pozbyć się dodatkowych kilogramów. Jednak czasy, kiedy na półkach sklepowych dostępny był jeden czy dwa rodzaje pieczywa, odeszły w niepamięć. Obecnie ogromny wybór pieczywa i bardzo różnorodny skład sprawia, że może stać się ono znakomitym elementem zdrowego stylu życia. Wypieki z pełnego ziarna zna już prawie każdy. Zawierają znacznie więcej cennych składników odżywczych niż wysoko przetworzone odpowiedniki. Są również dużo lepszym źródłem energii, ponieważ łagodnie podnoszą poziom cukru, a energia dostępna jest przez długi czas. Przyjrzyjmy się jednak innym dodatkom, które sprawiają, że pieczywo jest jeszcze zdrowsze. Orzechy, słonecznik, siemię lniane czy też pestki dyni dostarczają zdrowych tłuszczy i spowalniają wchłanianie węglowodanów z mąki. Warto zwrócić uwagę, by owe dodatki znajdowały się nie tylko na pieczywie, ale były widoczne również po jego przekrojeniu. Owoce i miód to kolejny składnik, który znajdziemy na liście dodatków. Bez problemu kupimy chleb z rodzynkami, śliwką czy też jabłkiem. Tego rodzaju pieczywo będzie dobrym rozwiązaniem w okresie powysiłkowym, ponieważ przyspieszy regenerację. Otręby to kolejny popularny dodatek. Dzięki nim pieczywo zawiera więcej cennego błonnika. Dodatkowo poprawia pracę układu pokarmowego, obniża poziom cholesterolu i co bardzo ważne, zwykle jest mniej kaloryczne. Płatki owsiane, mąka sojowa czy łubin wzbogacają wypieki o proteiny. Mają również szerokie działanie prozdrowotne. Na przykład arginina zawarta w łubinie pomaga przeciwdziałać schorzeniom układu sercowo-naczyniowego, a fitoestrogeny zawarte w soi działają ochronnie na wątrobę. Liczba dodatków, które znajdziemy w pieczywie, jest ogromna. Warto zwracać uwagę na etykietkę oraz skład. To po części dzięki tym dodatkom pieczywo staje się coraz lepszym elementem zbilansowanego jadłospisu. Producenci coraz częściej wypiekają specjalne linie produktów i stosownie je oznaczają. Mamy chleb dla sportowców, chleb dla diabetyków, chleb na dzień dobry czy chleb o obniżonej zawartości węglowodanów, który doskonale sprawdzi się w późnych godzinach wieczornych. Pozdrawiam, cześć!